Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj, jak do Access Pointa AirLife 5460 w wersji drugiej wgrać oryginalny soft, czyli po prostu jest to instrukcja dla wszystkich tych, którzy chcą na przykład z AP Pro wrócić do oryginalnego softu. Przeglądając fora, zauważyłem, że jest z tym dużo problemów. Są instrukcje, które nakazują poprzez TFTP wgrywać do urządzenia soft. Powiem Wam tak, robiłem to na Windowsie XP poprzez TFTP, poszło od strzała. Na Windowsie 7 sam miałem z tym problemy, nie chciał mi się komunikować przez TFTP, nie chciał przyjmować, nie wiem czym to idzie, ale za to pokażę Wam dużo prostszą metodę powrotu ten. W tej chwili, jak widzicie, admin. W tej chwili, jak widzicie, mam wgranego AP Pro Lite. Nie znalazłem oryginalnego AP Pro ani nic. Nie ma to znaczenia, zasada jest taka sama. W momencie, kiedy macie działające urządzenie, ono pracuje, możecie zalogować się do konsoli, na stronę konfiguracyjną urządzenia. Robicie to bardzo prosto. Wybieracie zakładkę Upgrade Firmware, wrzucacie plik, pliki wszystkie, które tu omawiam, będą wrzucone w opisie filmu. Wrzucacie film, plik Recovery Bin. Zaraz złapię ostrość, żebyście zobaczyli. No, chwileczkę, niech żeby to dać mu chwilkę, żeby złapał ostrość. Recovery Office Link, taki jest nazwa pliku. Plik otwieramy, wrzucamy do urządzenia. Dajemy upload, czekamy chwileczkę. W tej chwili komputer mam ustawiony na ręczny adres IP 192.168.110. W tym momencie wyskakuje nam brak odebranych danych. Używam przeglądarki Chrome. Na Internet Explorerze również miałem z tym problem. Nie wiem, czy kwestia przeglądarki, czy nic. Na Chrome wszystko mi działa elegancko. W tym momencie urządzenie resetujemy, czyli po prostu wyciągamy wtyczkę, wkładamy ponownie. Kabel LAN mam wpięty do portu numer LAN 1 i w tym momencie urządzenie włączy się w trybie recovery. Jest to sygnalizowane tym, że diody status i web będą na zmianę pulsować i w tym momencie jesteśmy w trybie recovery i przystępujemy do dalszej części przywracania softu. Jak widać, diody pulsują, urządzenie już jest gotowe. W tym momencie zmieniamy adres IP urządzenia. Zmieniamy adres IP z tego względu, że adres IP AirLive'a też się zmienił. W tej chwili, jak widać, złapię ostrość. Mam nadzieję, że złapię zaraz. Momencik. Musicie mi wybaczyć, że nagrywam to telefonem. Miałem problem z aplikacją ze względu na to, że kodeki mi nie odpowiadały i jakość filmu też by pozostawiała dużo do życzenia. No niech złapie ostrość. O, mamy. I zmieniamy ze 192.168.110 na 1.10. Takie urządzenie jest teraz w puli 1. Urządzenie dokładnie ma adres 192.168.1.6. Przepraszam za chaotyczny sposób, w jaki przedstawiam Wam te informacje. Jest to mój pierwszy film. Musicie mi to wybaczyć. W tym momencie mamy komputer w tej samej sieci. W związku z tym uruchamiamy dowolnego klienta FTP. Ja użyję Total Commandera. Dajemy nowe połączenie, odznaczamy połączenie Anonymous, ponieważ będzie na pewno podawać będziemy login i hasło i wpisujemy adres urządzenia ftp:// //
192.168.1.6. To jest sposób, jak przez FTP podłączyć się do urządzenia. Wciskamy klawisz OK. Teraz zapytany nas o użytkownika, wpisujemy admin, hasło admin. I jak widać, o, tu na tym oknie jesteśmy podłączeni do urządzenia poprzez FTP. I teraz wrzucamy na urządzenie plik, który również będzie, link do niego będzie w opisie, nazywa się Office Link. Moment, złapię ostrość, żebyście widzieli dokładnie. Momencik. Musicie mi wybaczyć to, że w ten sposób to robię. Nie wiem, dlaczego telefon nie chce mi złapać ostrości. O, teraz jest elegancko. Office Link 5460V2 myślnik 6 Flash Bin. Po prostu wrzucamy na urządzenie do głównego folderu. Jak widać, jest wrzucony. W tym momencie rozłączamy się z FTP. Nie zapisujemy połączenia, możemy zamknąć Total Commander i uruchamiamy wiersz poleceń, czyli po prostu wpisując w uruchom CMD. Uruchamia się nam konsola, wpisujemy, będzie, spróbuję złapać ostrość, żeby było widać, telnet. O, jest ostrość. Telnet 192.168.1.6. Loguje się nam. Zaraz już wam, w tej chwili wam pokażę, jak uzyskać Telnet na Windowsie 7, ponieważ domyślnie może nie być zainstalowany. Klikamy panel sterowania, programy, włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. I wtedy z listy tutaj wybieramy sobie klient Telnet. Zaraz wam pokażę. Klient Telnet, klient TFTP. Przepraszam, że nie ma ostrości. Nie chcę czekać, aż urządzenie złapie, żeby nie przedłużać. Ten. I w tym momencie, tak jak mówię, wpisujemy komendę Telnet 192.168.1.6. I podaje, wyskakuje nam, aby podać login. Login to jest po prostu admin. Teraz hasło też admin. I wyskakuje nam kursor, że jesteśmy zalogowani przez Telnet do urządzenia. I teraz wklepujemy prostą komendę bin slash, slash bin slash recovery myślnik office link 5460. Pozwolę poczekać chwilę, aby złapało ostrość, żeby widzieć wideo. Komendy, które należy wpisać, dokładny opis krok po kroku, co trzeba zrobić, również umieszczę w opisie, także żeby nie było wątpliwości. Piszemy slash bin slash recovery office link 5460 i wciskamy enter. Teraz czekamy, aż urządzenie prześle nam komendy zwrotne. Zaraz one się tutaj wyświetlą. Musimy chwileczkę poczekać. Tak jak mówię, to jest najprostszy sposób w momencie, kiedy urządzenie się wam uruchamia, w momencie, kiedy wszystko działa z urządzeniem, a po prostu nie odpowiada wam AP Pro i chcecie przejść na oryginalny soft. Wiadomo, w oryginalnym softie jest, z tego co pamiętam, chyba 5 albo 6 trybów pracy, jest dużo większa konfiguralność, nie ma tylu możliwości podglądu zdarzeń i logów, ale dla domowego użytkownika w zupełności wystarczy. Mamy wartości 216 records in, 216 records out, to znaczy, że urządzenie jest już za wykonało operację. Wpisujemy exit, wychodząc z telnetu, zamykamy konsolę. W tym momencie urządzenie, tak jak jest, dalej w trybie recovery, dalej mruga, nic tu się nie zmieniło, samo się nie uruchomi, musimy je ręcznie uruchomić, czyli wyciągamy wtyczkę i wkładamy ponownie. I teraz urządzenie włączy się już z oryginalnym softem AirLive'a, ten, który żeśmy wgrali, czyli w związku z czym ponownie musimy zmienić ustawienia karty sieciowej na pulę
domyślną dla AirLive'a, czyli 192.168.110 zostawiamy, ponieważ urządzenie w tej chwili będzie miało standardowy adres 192.168.100.252. W związku z czym teraz przygotowujemy sobie przeglądarkę, czekając aż urządzenie się oczywiście włączy. Widać jeszcze, że dioda status świeci na czerwono, jeszcze urządzenie się uruchamia. Wiadomo, Wizlinki słyną z tego, że strasznie długo się restartują, ale jeżeli już prawidłowo zostaną ustawione, skonfigurowane, po prostu możemy o nich zapomnieć. Znam kolegów, u których te urządzenia skonfigurowane bez problemowo, bez żadnej ingerencji, pracują przez 6 lat stabilnie, bez niczego, więc tak naprawdę urządzenie jest świetne, dalej trzyma swoją cenę, mój ma już 6 lat, a pomimo tego dalej kosztują tyle samo, ile za niego zapłaciłem 6 lat temu, to o czym świadczy i te urządzenia dalej są produkowane, dalej są sprzedawane. Urządzenie jest już uruchomione, jest Pro Power i LAN, czyli po prostu wklepujemy adres 192.168.100.252 i naszym oczom ukazuje się oryginalny soft AirLive'a. I w tym momencie mamy soft wgrany E10.1. Może złapie ostrość, może nie, zobaczymy. Momencik. No jeszcze z tym, musicie mi wierzyć na słowo. Soft jest E10.1 i teraz po prostu przez zakładkę Order i Firmware Upgrade Firmware wrzucamy dowolną aktualizację softu oryginalnego. Ja sobie wrzucę na przykład brazylijski soft E19 B5, z tego względu, że na tym softcie urządzenie ma dużo większą moc nadawczą, bodajże chyba 500 mW, czyli pół wata. Jest, w Polsce jest to 200 mW, na Europę jest wartość dopuszczalna jest 200 mW, dlatego europejskie softy mają ograniczoną moc nadawczą. Ja sobie wrzucę brazylijski, bo mi na takim zależy. I to tyle. No, urządzenie w tym momencie dajemy upload. Urządzenie w tym momencie wgrywa soft. Soft jest przesyłany do urządzenia. I potem urządzenie uruchomi się już z aktualizowanym przez nas softem. Powinna teraz wyskoczyć ten. Jakiś błąd, mniejsza z tym. Tak jak mówię, mamy już ten, kwestia zaktualizowania, to już do Waszej dyspozycji zostawiam. U mnie wyskoczył jakiś błąd, u Was nie powinien, ponieważ tak jak mówię, jest już to soft oryginalny. O, u mnie właśnie się w tej chwili restartuje, czyli po prostu przeglądarka nie zdążyła wyświetlić komunikatu, urządzenie się restartuje. Na tym to tyle. No. Dziękuję Wam bardzo. Tak jak mówię, cały opis, pliki będą pod filmem. Komentujcie, pytajcie, będę starał się udzielać informacji. Do zobaczenia.